twój czempion to jest w pewnym sensie najstarsza siłownia w Kaliszu. To jest prekursor. Byliśmy tu pierwsi. Ile lat już? 25. 25 lat. Właściwie nic nie było przed nami. Jak miałem 4 dychy, a w wieku gdzieś tam 15-16 byłem chudy jak patyk i ćwiczyliśmy na wózkowni na Ksawickiej. No to wszyscy tak zaczynali. Tak, to my też, wiesz, dziura w ziemi, beton wylany i dwa takie klocki, miały po mniej więcej 10 kilo, potem je strugaliśmy. Dokładnie tak robiliśmy. Jak ćwiczyliśmy zimą, to ręce do sztangi przemarzały. Tak. Tak mieliśmy temperaturę w piwnicy. To żelazo może ukształtować charakter na lepsze, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Każdy sport kształtuje charakter. Regularny? Dokładnie. Właśnie uczy regularności. Mhm. Człowiek staje się systematyczny, bo w żadnym sporcie nie osiągnie się sukcesu, jak człowiek nie jest systematyczny. No wiesz, w sporcie, w życiu i w biznesie tak samo. Dokładnie. Czyli też uczy, potem sportowiec może sprawdzić się w biznesie. Słyszę na przykład osoby jakieś tam, nie wiem, mnie boli, jest, już nie mogę wytrzymać z bólu, jak mi ciężko, nie mogę pracy znaleźć. No nie wiem, ból trzeba wyłączyć. To wszystko siedzi w głowie. Mhm. Robot pracy nie może znaleźć? Rusz dupę i znajdziesz. Zawsze i wszędzie możesz wszystko? Dokładnie. Trzeba mieć marzenia, trzeba mieć cel i zawsze go osiągniesz.